Bezpieczeństwo strategiczne można definiować na różne sposoby. W przypadku naszej debaty dyskutowaliśmy o aspektach, które składają się na bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli bezpieczeństwo Polski w zakresie długoterminowego rozwoju gospodarczego. I tutaj skupiliśmy się na czterech obszarach. Jeden to bezpieczeństwo finansowe, rozumiane z jednej strony jako bezpieczeństwo systemu finansowego, systemu bankowego, rynku kapitałowego oraz rozumiane jako bezpieczeństwo finansów publicznych. Drugi obszar, równie ważny dla długoterminowego rozwoju gospodarczego, to bezpieczeństwo energetyczne i infrastrukturalne. No tutaj rozmawialiśmy dużo o bezpieczeństwie ruchu lotniczego, o niezbędnych inwestycjach, żeby ten ruch lotniczy mógł się dalej rozwijać i aspektach bezpieczeństwa, o których dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać. Wreszcie rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, ponieważ gospodarka nie może bezpiecznie się rozwijać, jeżeli nie jest zabezpieczona od strony bezpieczeństwa systemów informatycznych. Dzisiaj w zasadzie każde przedsiębiorstwo, każda branża funkcjonuje w oparciu o systemy IT. No i tutaj zgodziliśmy się, że te wydatki będą rosły i że będzie coraz więcej niezbędnych inwestycji, żeby niejako utrzymać bezpieczeństwo naszego funkcjonowania w tym zakresie cyberbezpieczeństwa. Wreszcie rozmawialiśmy o pozycji globalnej Polski, biorąc pod uwagę pewne konflikty i rywalizację, jaka toczy się w międzynarodowej wymianie gospodarczej i w międzynarodowym rozwoju technologicznym. Nie jest tajemnicą, że ogromne mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny, bardzo mocno rywalizują nie tylko gospodarczo, handlowo, ale także w rozwoju nowoczesnych technologii. Dyskutanci zwrócili uwagę na współpracę z naszymi sojusznikami. Mówimy tutaj o szeroko rozumianej sferze tzw. krajach Zachodu, czy też o bliskich partnerach tych krajów Zachodu, jakim jest na przykład Korea Południowa.